Kasia, jak wspominasz czas, kiedy reprezentowałaś nasz kraj na Eurowizji? Ja wspominam bardzo dobrze, choć tak trochę jak przez mgłę już, bo to rzeczywiście wiele, wiele lat temu. Ale wspominam też ten czas, kiedy byłam w polskim jury, wtedy akurat kiedy pojechał Gromi. Ja byłam zdeklarowaną zwolenniczką wyjazdu takiego zespołu Happy Prince i też na nich głosowałam, bo bardzo mi się podobało, jak Kuba śpiewa. Zresztą później nagrałam z nimi też duet z Kubą, więc tak, wspominam bardzo dobrze, to był naprawdę świetny, świetny czas, poznałam wielu wspaniałych ludzi, co zawsze jest najważniejsze, te kontakty i te znajomości, które utrzymują się aż do dzisiejszego dnia. Na kogo zagłosowałabyś podczas tegorocznych preselekcji? Wiesz, ja zagłosowałabym na 1000000% każdą swoją kończyną na Alicję Szemplińską, ponieważ uważam, że Ala jest piękną dziewczyną, niezwykle sympatyczną, skromną, z fantastycznym głosem, po prostu z genialnym głosem, światowym głosem. I dla mnie, no bez dwóch zdań, ona jakby no była osobiście dla mnie najlepsza. Oczywiście Jan, który też wiem, że był pretendowany do tego, aby pojechać przez wielu fanów Eurowizji, tegoż konkursu. Też ten występ był w porządku, też dobrze śpiewa, ciekawa piosenka, ale jednak no, ja zawsze najbardziej jednak zwracam uwagę na to, jak kto śpiewa, żeby to dla mnie było osobiście wartościowe i Ala rzeczywiście jest tutaj po prostu no, topem topów w naszym kraju, ale nie tylko. Co z Blanką? Jakie masz dla niej rady, jak już pojawi się w Liverpoolu i będzie jest naszą reprezentantką, ale trzeba przyznać, że ciąży na niej dość ciężkie zadanie po tej fali hejtu, która się na nią wylała. Wiesz, ja jestem ostatnią osobą do udzielania rad, absolutnie nie będę tego robić i nie chcę, bo myślę, że nie jestem pewnie osobą, która powinna jakikolwiek rad, nie lubię tego robić, ale uważam, że to absolutnie to, że jest taki hejt wciąż na nią, uważam, że absolutnie skandaliczne, tak absolutnie nie powinno być. Uważam, że no jury zagłosowało tak, jak zagłosowało, ludzie zagłosowali tak, jak zagłosowali i ona została zwycięzczynią i można się z tym nie zgadzać, można uważać inaczej, można mieć inne zdanie, no ale tak, ale to, co się dzieje, jeżeli chodzi o hejt i o to, w jaki sposób ona została potraktowana, to jest, się absolutnie z tym nie zgadzam, ale mówię, że ja, gdybym była w jury, na pewno postawiłabym na zupełnie inną osobę. A czy z piosenką solo mamy szansę na zajęcie wysokiego miejsca, twoim zdaniem? Nie mam absolutnie zielonego pojęcia. Konkursy są bardzo nieprzewidywalne i tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, nie wiem. To na pewno nie jest gdzieś mój muzyczny świat, moja muzyczna bajka, ale mój muzyczny świat jest bardzo dziwny i różny od pewnie większości społeczeństwa, także nie wiem.